Siemano, witam Was w kolejnym filmie, gdzie będę sobie gotował. I dzisiaj zrobimy sobie ryż smażony. Będzie fried rice z kimchi, bo zobaczyłem, że mam końcówkę kimchi w lodówce. Aż się boję otwierać. Tak to wygląda. To jest domowe kimchi, które robiłem sam. I będzie na pewno fajnym dodatkiem do właśnie ryżu smażonego. Więc co? Zabieramy się do roboty. W zasadzie nie ma dużo przygotowywania, bo z przygotowań muszę zrobić tylko... Muszę posiekać szczypiorek. Normalnie tam dałbym jakąś cebulkę, dałbym jakieś inne warzywa, jakieś mięso czy coś, ale dzisiaj zrobimy sobie wersję taką z samym... Wiecie... z samym kimchi, wersję taką wegetariańską. Będzie tylko jajko osadzone na wierzch. Normalnie też w ryżu smażonym jakby ten ryż się smaży z jajkiem. Ja nie będę tego robić, bo chcę mieć takie, wiecie, płynne żółtko. Zawsze tak robię i jeżeli robię oczywiście z kimchi, to robię to w taki sposób. Tyle szczypiorką będzie ok, ale jeszcze w sumie posiekam sobie więcej. Generalnie też normalnie dałbym jakieś różne... Wiecie, te białe części dymki, dorzuciłbym też czosnek, imbir świeży, ale nie będę tego robić, bo w kimchi jest cebula, jest czosnek, jest imbir, jest go tyle, że więcej mi, że tak powiem, nie potrzeba. Więc ja sobie tak, tu już mam patelnię gotową. O, teraz widzicie. Odpalę sobie tylko światło, żebyście lepiej widzieli. Generalnie, jeśli chodzi o fried rice, no to najlepiej jest użyć ryżu takiego starego. Ja go ugotowałem wczoraj. A dlaczego najlepiej ugotować ryż stary? On będzie dzięki temu suchy. Widzicie, on jest taki suchy i... No jest suchy po prostu i wiecie, nie klei się, jest zimny, dzięki temu lepiej się będzie smażyć. A taki świeżo ugotowany ryż, on będzie miał dużo więcej wilgoci, dużo więcej wody. Dzięki czemu on nam się zacznie gotować tak naprawdę, a nie smażyć. Dobra, więc od czego musimy zacząć? Ja sobie jeszcze wezmę trochę... Czy ja tu znajdę ten... Nie, dobra. Weźmiemy masło. Trochę masła na... Wezmę inny nóż. Trochę masła, żeby usmażyć jajko. Ale nim się dajemy zaraz. Tylko jak już otwieram lodówkę, to od razu dorzucę. I generalnie jeśli chodzi o ryż smażony, jak już się zacznie dziać, to się będzie dziać wszystko szybko, dlatego trzeba sobie przygotować składniki od razu. Zacznijmy już od rozgrzania sobie patelni. I teraz jeżeli macie patelnię, taki palnik gazowy, to ja Wam teraz coś pokażę. Zaraz, które to się podnosiło? Chyba. Bo jeżeli chodzi o to, musi być jak największy ogień. Patelnia musi być jak najbardziej gorąca. I nie mam woka, nie mam takiego palnika specjalnego na wok, więc tak trzeba sobie radzić w domowych warunkach. Więc odpalamy ten palnik. O, i widzicie? Tu jest taki płomyczek na środku. Teraz to będzie trzeba trochę dłużej przytrzymać. O, dobra. Więc to już się będzie nagrzewało. Nie wiem, czy uda mi się to dobrze pokazać. Ale widzicie, od środka jest taki... taki płomień, który bardziej nam będzie to nagrzewać. Dobra, patelnia już jest mocno nagrzana. Tu już rozpuszczam masełko na jajko. Zaraz je będziemy wbijać. Dobra. Więc tak, ja biorę ryż. I jedziemy. Przygotowałem sobie generalnie stację. Już, że tak powiem, do gotowania. Wleję olej taki z wysokim punktem dymienia. W takich chińskich restauracjach generalnie leją bardzo dużo oleju. Bardzo dużo oleju, ale gotuję w domu, a nie w restauracji, więc no jakby nie zalewam tego tak dużo. Więc tak, dajemy kimchi. Odejdę na chwilę. Mój błąd, generalnie nie powinienem je odsączyć najpierw, ale trudno. Dodajemy kimchi, wrzucam ryż od razu. I będziemy wszystko smażyć.
ja to tutaj zostawię na chwilę. W międzyczasie wbijemy jajko. I robimy sadzone po prostu, żeby było takie płynne żółtko. Ona tam sobie będzie powoli dochodzić. Ona będzie sobie powoli dochodzić. A my przez ten czas będziemy... Zrobię tak, żeby się rozjechało po całej patelni. Mniej więcej. Dobra, niech ono się robi na malutkim ogniu. A ja będę sobie to smażył. To zajmie około, no nie wiem, kilku minut. Ten ryż się musi ładnie od spodu zarumienić. Znaczy od spodu zarumienić. Już wam pokazuję, o co chodzi. Ciężko jest to zrobić spatułką. Generalnie chodzi o to, żeby on od spodu miał taką fajną skórkę, a później będziemy go przewracać, żeby, wiecie, jakby był chrupiący z każdej strony, że tak powiem. Każde ziarenko było ładnie chrupiące. Jajko tu już widzę, że prawie dochodzi. Więc ja je sobie wyłączę ogień, ono tam sobie w spokoju dojdzie, zanim my ten ryż będziemy mieli gotowy. No bo wiecie, jeszcze zostawię na chwilę trochę ognia małego. Dobra. Teraz trzeba trochę ten ryż przewrócić, czyli się przemieszać. To generalnie zajmie, nie wiem, minutkę, dwie, później możecie przewracać. I dużo ludzi w ogóle dodaje do bardzo dużą ilość, jakby dużo sosu sojowego, dużo sosu jakiegoś innego. A no nie powinno się, w sensie ten ryż nie może być jakiś super mokry, dlatego lepiej dodać odrobinę sosu sojowego, a później doprawić solą, pieprzem oczywiście i tyle. Jakby duża ilość sosu sojowego nie jest wcale potrzebna. Dobra, jajko jest gotowe, nie pamiętam, czy zdejmowałem je na wizji, czy nie. Ryż też jest prawie gotowy, dlatego ja teraz sobie dodam taką łyżeczkę pasty gochujang, żeby trochę podkręcić jeszcze tą ostrość. Dodam też wspomniany sos sojowy, jasny. Jakoś z łyżkę. Zwiększę ogień z powrotem. Dodam jeszcze groszek. On potrzebuje dosłownie chwili, żeby tylko się rozmroził. Więc dodaję go pod koniec. Wszystko jeszcze raz wymieszam. Rozprowadzę tą pastę jakoś dobrze po tym ryżu. On już, groszek już, on potrzebuje dosłownie minuty, 30 sekund, minuta i już jest załatwiony. Normalnie dał mi jeszcze glutaminian sodu, ale nie mam. Też nie mam niestety. Więc będzie bez tego, a w sumie dużo smaku umami jest też w samym kimchi, więc nie jest to tak bardzo potrzebne. Moglibyście też dorzucić w ogóle jakieś pieczarki, marchewkę, paprykę, generalnie szynkę, co tam chcecie. Fried rice to jest super, super opcja, żeby wykorzystać sobie jakieś rzeczy z lodówki. Dobra, ogień wyłączam, ale tam buchło coś, bo to już jest praktycznie gotowe. Złapię trochę szczypiorku, wrzucę tutaj, później jeszcze dam trochę na wierzch. Spróbujemy jeszcze zaraz na doprawienie. I teraz będziemy. Zupki wyleciało, dobra. Spróbuję sobie. Na pewno będzie potrzebne trochę soli. Taka szczypta i tyle w sumie. Myślę, że tam nic więcej nie potrzeba. Dobra, i teraz tak. Mogliście się zastanawiać, po co mi ta miska. Czy pewnie nikt się nie zastanawiał, mogliście nawet nie zauważyć. Ja to sobie nałożę w taki sposób. Załaduję tą miskę po prostu do pełna. A później przewrócimy sobie. Zaraz będzie trochę łatwiej. Inaczej.
Czy ja nic nie pominąłem ze składników? Nie, nie pominąłem chyba nic. Robiłem jeszcze coś takiego kiedyś z boczkiem, też fajnie wychodziło. Akurat się zmieści. Taka jedna porcja. I w ogóle ryżu, jakiego możecie używać prawie dowolnego. Ja akurat mam jaśminowy, ale robiłem też z basmati, z czarnym ryżem, nawet robiłem brązowy, chyba tak średnio. Myślę, że wyjdzie, ale na pewno będzie smaczne. Jeżeli jakby technika będzie dobra, składniki będą dobre, to możecie też użyć generalnie ryżu brązowego. Ale dobry jest też ryż krótkoziarnisty, na przykład taki do sushi. Też bardzo fajnie pasuje. Dobra, ja to sobie tak, o widzicie, ugniatam. I teraz co będziemy robić? Może tutaj. Przełożę sobie to tak i mam nadzieję, że to wyjdzie. Powinno wyjść. Dobra, chwila prawdy. Coś tam się odkleja. No, wyszło całkiem ładnie. Trochę kimchi zostało, ale to myślę, że nie problem. Teraz wyciągnę jajo, które jest takie... Nie jest za ładne, ale... Ale ogólnie wygląda to spoko. Co jeszcze będzie potrzebne? Sezam. Sezam. Wziąłem sobie widelec na imbir. Tak, tam posypię sobie sezamem. Bo czemu nie? Szczypiorkiem. Nie zaszkodzi na pewno. Duża ilość szczypiorku. Trochę imbiru marynowanego. A w sumie lubię. Położę sobie taką odrobinkę. Dla takiego odświeżenia jest to takie dosyć mocne. Mocne danie. Może bez tego. Dobra. I jeszcze jedno. Mój ulubiony sos do ryżu. Czyli sriracha. Zrobimy sobie taki ładny wzorek. Przynajmniej się postaram. Dobra. Odrobinkę go tylko dam, bo to jest już samo w sobie ostre. I to jest nasz fried rice. Ja zrobię jeszcze tylko szybko fotkę i zaraz do was wracam. Dobra, fotka zrobiona. Ja teraz spróbuję zjeść to pałeczkami, ale nie umiem jeść pałeczkami, także może być problem. To, na co wszyscy czekali, czyli to żółtko, które się będzie po całym tym rozjeżdżać. Dlatego właśnie lubię robić z sadzonym lub jajkiem w koszulce, żeby to żółtko się fajnie tak rozjeżdżało po wszystkim. Dobra, to próbujemy. Jeszcze trochę jajka musiałem zrobić, znaczy zjeść. Fajne, ten groszek też fajnie do przełamuje. W ogóle jest pikantne. To jest prawie coś takiego, jakie zjecie w jakiejś chińskiej restauracji. Ten ryż jest fajnie taki chrupiący, dzięki temu, że był ugotowany dzień wcześniej. Ja myślę, że to by było na tyle. Ja to idę zjeść. Wam życzę smacznego. No, generalnie róbcie to sami.